Pozdrawiam serdecznie przyjaciół legalnej kultury, Leszek Mążdżer. W koncertach ja jako muzyk improwizujący gram partie, które odbiegają od tego, co jest nagrane na płycie. To jest jakby oczywiste. Dlatego nawet dwa z tych kompozytów, które nagraliśmy z orkiestrą MACV, no nie nadają się w ogóle do wykonania live, bo ja nie jestem w stanie powtórzyć tego, co zrobiłem na nagraniu. Ja jestem w stanie wyimprowizować dowolnie skomplikowaną konstrukcję, natomiast nie jestem w ogóle w stanie jej powtórzyć. I w tym momencie, kiedy podczas nagrania istotą rzeczy był improwizowany fortepian, który posłużył za tło dla napisanej orkiestry, to wypadałoby odtworzyć dokładnie taką samą partię fortepianu i to wymagałoby ode mnie naprawdę wielu miesięcy ćwiczeń. Więc to jest taki paradoks właśnie muzyka improwizującego, który no, sam siebie nie potrafi powtórzyć. To jest swego rodzaju dramat muzyki improwizowanej. Patrycja Betley jest wybitną perkusjonistką, z którą od dłuższego czasu już współpracuję. Tam jest troszeczkę łatwiejsza rzecz o tyle, że bębny siłą rzeczy troszeczkę mniej poruszają się w przestrzeni harmonii tonalnej, czyli tam bardziej jest zagadnienie dotyczące brzmienia i rytmu, a mniej tej całej ekwilibrystyki związanej z połączeniami dominantowo-tonicznymi, czy ze zmianami akordów, z przesunięciami jakimiś tam do innych tonacji. Tam po prostu tego zagadnienia nie ma. Więc tutaj pewnie łatwiej byłoby troszeczkę się odnaleźć, jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne w tej przestrzeni, ale również jako artystka improwizująca myślę, że ona zmaga się dokładnie z tym samym problemem, że jeżeli ma na stówkę odtworzyć to, co było zagrane w studio, to też nie jest to takie proste. Nagrałem tę płytę w stroju 432, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście jest to strój terapeutyczny i rzeczywiście, czy jest to strój naturalny i strój harmonizujący człowieka. Oczywiście po latach już tutaj doświadczeń wiem, że każdym strojem praktycznie można coś tam w człowieku wzbudzić, czy coś tam w człowieku wybudzić. No ale tak naprawdę człowiek wysoko rozwinięty, który pracuje nad sobą i pozbywa się pewnych treści albo pewne treści w sobie po prostu kultywuje, pielęgnuje i w sobie wzbudza za pomocą wewnętrznej duchowej pracy, no to żaden strój mu nie jest straszny i po prostu nawet jeżeli coś tam się wybudzi, to można sobie z tym poradzić, więc strój nie jest generalnie problemem. Ja się nie boję ani stroju 440, ani tym bardziej stroju 432. W tej chwili jestem akurat w takim momencie życia, że gram w obydwu tych strojach naraz. I to jest też dla mnie taka symbolika, że ten strój tak zwany oficjalny, matrixowy powiedzmy, współistnieje z tym strojem alternatywnym i tak w ogóle powinno być. Specyfiką grania muzyki improwizowanej jest to, że nie do końca wiadomo, co się wydarzy. I rzeczywiście każdy koncert jest przez to może nie zupełnie inny, ale inny. Nawet bardzo inny. No, oczywiście jeszcze chodzi o pewną energetykę, kontakt z publicznością i to, na jakie poziomy wchodzimy emocjonalne podczas grania, bo to też się zmienia. Też trochę jest inna akustyka i tak dalej. Koncepcja jest jakby ustalona, czyli jeżeli patrzeć z dużego dystansu, to te koncerty są takie same. Ale jeżeli już wchodzimy w detal i już zaczynamy naprawdę to mierzyć i ważyć wszystko, to każdy z nich jest zupełnie inny. Każdy wieczór koncertowy jest inny, no i my też jesteśmy w nieco innej dyspozycji, ale też biopole, że tak powiem w cudzysłowie, też wymaga innych przepływów, nie? Każdego dnia, w zależności od tego, kto przyjdzie na koncert, bo ja jestem przekonany, że muzyka ma swoją rolę do odegrania, jednak także pewnego rodzaju bioelektryki
ciała fizycznego oraz umysłu, całej elektromagnetyki uczuć, wrażeń, intencji, emocji, tego wszystkiego, co składa się na to, że jesteśmy ludźmi po prostu, a nie biorobotami. Więc tutaj muzyka też ze swoim przekazem, z realizowaniem pewnych treści, zadań, powinności, no też każdego wieczoru nieco inaczej wibruje. Serdecznie zapraszam wszystkich przyjaciół legalnej kultury na koncertową trasę Leszka Możdżera z zespołem MACV. Zagramy w listopadzie specjalnie dla Państwa materiał z najnowszej płyty Kompozyty, ale nie tylko, bo również utwory z płyty Just Ignore It, która została pochłonięta przez czas pandemiczny. W ogóle o tej płycie nikt nie wie, a utwory z tej płyty również dla Państwa zagramy.